Okres bożonarodzeniowy dla nas wszystkich kojarzy się z kolędami, z pastorałkami. Chcielibyśmy, aby wszyscy nasi mieszkańcy za pośrednictwem internetu, oglądając to, co się tutaj w kościele oraz w cerkwi, jak również w domach wydarzyło, te wszystkie piękne pieśni, aby przyniosły nam ducha świąt Bożego Narodzenia. Aby Boże Narodzenie, które zawsze będzie się kojarzyło z przyjściem na świat Dzieciątka Jezus, dzięki tym pieśniom pojawiło się w naszych sercach. I abyśmy mogli wspólnie przeżyć, tylko może troszeczkę w innych okolicznościach, w innych warunkach, w sposób radosny, te święta Bożego Narodzenia. Dla mnie to jest tutaj wydarzenie po raz pierwszy, natomiast z tego, co już usłyszałem, jest to 11. wspólne zawodowskie kolędowanie. I z racji na to, że jest w przestrzeni sakralnej naszych pięknych świątyń, ma nie tylko wydarzenie to wymiar kulturowy czy tradycyjny, ale też wymiar religijny. Chcecie przez to wasze śpiewanie oddać chwałę Panu Bogu i to jest szczególnie w naszych czasach dzisiaj bardzo potrzebne, żebyśmy przyzywali Pana Boga do tych miejsc, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy na co dzień, gdzie żyjemy we wspólnocie, tak jak tutaj w Zabudowie. Znajdujemy się w okresie szczególnym, w okresie karnawału i jest to okres, kiedy wysławiamy Boga Narodzonego, ale znajdujemy się również i w czasie pandemii, w czasie, kiedy potrzebna jest nasza wzmożona modlitwa, kiedy sięgniemy wstecz i poczytamy, że każdy wiek przynosił taki okres właśnie niepokoju, chorób. I wtedy właśnie ludzie szczególnie gorąco się modlili, prosili Boga o to, żeby ten okres nieprzyjemny dla nas odszedł w niepamięć. Mówi się o tym, że kto się modli się dwa razy. Dlatego też postarajmy się poprzez śpiew i modlitwę spowodować to, aby ten czas normalności wrócił do nas jak najszybciej.